Witajcie, moi kochani. Cześć, witajcie serdecznie. Ja i Marca zapraszamy Ciebie na pogadankę na temat nowości czerwcowej od Lost in Time. Jest to komiks o tajemniczej nazwie. Trzy wyrazy. C. Tragedia afrykańska. Autorstwa Apollo i Bruno. Bruno w Polsce znany jest z serii Tyler Cross, natomiast Apollo Wyspy Bourbonów, rok 1730. Znasz coś? Nie znam niczego. Mhm. Natomiast warto wspomnieć, że zarówno Wyspy Bourbonów, rok 1730 i C były nominowane chociażby w Angoulême. Nie jestem pewien, czy były nagrodzone, ale na pewno były nominowane. Więc mamy do czynienia z komiksem docenionym przez krytyków. Dobrze. I teraz tak. Istotną rzeczą jest ten tytuł, ponieważ on będzie nam wyjaśniać bohatera, miejsce akcji i ogólnie sytuację. C. Tragedia afrykańska to komiks z kategorii politycznych. I właśnie już sama okładka na to wskazuje. To może zapytać mnie, kim jest w takim razie C? Powiedz mi i naszym widzom, twoim widzom, kim jest C? Dobrze, zobaczmy, kim jest C. C to prezydent Gdabo, dyktator, który swoimi rządami doprowadza do podziału społeczności na bardzo bogatą i bardzo biedną. Tym sposobem kraj pogrąża się w wojnie domowej. C wybrał politykę spalonej ziemi i na kilka dni spuścił na stolicę Armię Narodową. To były dni grabieży, przemocy, dni zniszczenia stolicy na oczach przerażonych mieszkańców, którzy się poukrywali, podczas gdy ostatni obywatele Zachodu byli ewakuowani przez francuską armię. Zniszczony kraj, spustoszona stolica, wódz oszalały z niemocy. Kraj przestał istnieć. C jest dyktatorem, który prowadzi bardzo złe rządy. Opozycjoniści zostają aresztowani. Wszyscy. Tego wieczora C postanowił zadać potężny cios. Nie mógł dłużej znieść suwerennej komisji narodowej. Musiał odzyskać kontrolę nad krajem. W nocy prezydenckie siły bezpieczeństwa pojawiły się w domach każdego przywódcy opozycji. Aresztowano wszystkich. Dziennikarzy, parlamentarzystów, liderów związków zawodowych. I Pierra Moulale, bohatera walk o niepodległość, ojca Arisi. Egzekucja była publiczna i odbyła się na placu Rewolucji Ludowej. Podobno w chwili, gdy zakładano sznur na jego szyję, Pierre Moulala powiedział głośno i wyraźnie, że C i cały jego ród będą przeklęci z powodu tej zbrodni. Ale my nie poznajemy wyłącznie tego prezydenta, chociaż ja nie chcę mówić, co się z nim tutaj dzieje, ale my poznajemy losy innych ludzi. My poznajemy losy dwóch innych. Jego najmłodszego syna oraz jego drugiej żony. Poznajemy Bobby. Jest to jego żona, pierwsza dama, która też jest ciekawa z charakteru. Feliksie, musisz to załatwić dziś wieczorem. Zabij go. Z kolei syn ma też bardzo ważną rolę do spełnienia i niekoniecznie ona jest taka, jaką oczekiwałby od niego ojciec. Pycha, Hipolite. Pycha tych czarnych królów. Nie możemy dłużej tego tolerować. Dobra, bracie. Na razie. Marco, powiedz mi, w jaki sposób czytał ci ten komiks? Jak go w ogóle odbierasz? Gdyby nie ty, ja bym w życiu po ten tytuł nie sięgnęła, bo to nie jest kompletnie tematyka, która mogłaby mnie zainteresować. Ja nie lubię komiksów ani historycznych, ani politycznych. Afryka i kraje afrykańskie kompletnie mnie nie interesują i szczerze, lektura tego komiksu mnie wymęczyła, ja się strasznie wynudziłam i gdyby nie twoja prośba, to ja bym tym komiksy po 15 stronach rzuciła w kąt. No dobrze, rozumiem. Komiks jest specyficzny, to jest komiks polityczny. Ale dobrze, Marca, czy uważasz, że ten komiks nie zasługuje na uwagę? Czy osoby, które interesują się polityką, interesują się systemami
demokracją, tutaj totalitaryzmem, czy on jest tak przedstawiony, że no i tak czy siak nie warto po niego sięgać? Nie, ja myślę, że osoby, które się interesują, zwłaszcza historią współczesną Afryki, to myślę, że będą się dobrze przy tym komiksie bawić. Osoby, które lubią tematy polityczne, zwłaszcza politykę Afryki współczesnej, bo pomimo tego, że ten komiks nie opiera się na żadnej prawdziwej historii, to myślę, że autor się inspirował jakąś historią, ale mnie ta historia nie interesuje, więc ja nie jestem w stanie powiedzieć, czym ten autor się inspirował. Ale osoby, które lubią tego typu tematykę, ten komiks powinien się spodobać. Rozumiem. Ja myślę, że ten komiks, on pokazuje przede wszystkim totalitaryzm i niezależnie gdzie my osadzimy tę historię, tutaj mamy Afrykę, ale to może być w Azji, to może być w Europie, to może być w Ameryce, tak naprawdę komiks pokazuje system, w jaki sposób dyktatura rozkłada państwo i powoduje, że społeczeństwo buntuje się i no, jest po prostu nieszczęśliwe. Mało tego, w jaki sposób to też powoduje, że spostrzega się zarówno przywódcę i jego najbliższą rodzinę. Jakie konsekwencje niosą tak radykalne zachowania właśnie przywódców. Tutaj mamy fikcję. Nie ma takiego przywódcy, nie ma takiego państwa, przynajmniej nie zauważyłem. Jest to wszystko po prostu wymyślone, ale tak wymyślone, że ja dałem wiarę na początku, że rzeczywiście to mogłoby istnieć, że takie wydarzenia się pojawiły. I to jest właśnie interesujące. Myślę, że to może zaciekawić przede wszystkim osoby pasjonujące się polityką, tak zwaną political fiction, czyli historią, jakąś fikcją polityczną. Ale jeszcze jedna rzecz. Powiedziałaś, że autorzy mogli się czymś zainspirować i ja tutaj zauważam pewne inspiracje. Tymi inspiracjami mogą być, chociaż nie znalazłem tego w żadnym opisie, w 1990 roku wybuchła wojna domowa między ludnością Tutsi a Hutu. Konflikt ten, jeden z ważniejszych punktów, pokazuje film, właśnie Hotel Rwanda, nominowany zresztą do Oscara. It is keeping us alive. Hotel Rwanda. Ja tutaj po prostu zauważyłem ciekawe podobieństwo między jednym drugim. Mogę się mylić, ale to są po prostu moje skojarzenia. Więc rozumiem, że ty nie jesteś odbiorcą takiego komiksu. Ja też nie do końca jestem odbiorcą, ale jednak czytało mi się ten komiks całkiem z większym zainteresowaniem. I mogę go głównie polecić osobom, które rzeczywiście interesują się sytuacjami politycznymi, tym, co powoduje reżim, co powoduje totalitaryzm, co powoduje dyktatura, a to jest w obecnych, współczesnych czasach bardzo ważny temat, o którym trzeba mówić jak najwięcej, tak uważam. Co kto lubi? Ja osobiście preferuję kompletnie inne tematy. Mhm. Dziękujemy za uwagę. Podzielcie się swoją opinią na temat tego, co my powiedzieliśmy i na temat komiksu Tse, tragedia afrykańska. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję, Sylwku. Do zobaczenia. Cześć. Pa, pa.